Wojewódzki. Figurski. W dobrej formie od rana. Tylko w radiu. Pójść zwycięstwo. Cicho. Chciałem powiedzieć. Nie, zwycięstwo. Pójść. Do pieśni. Nie, ale czekaj, tak radośnie. Do pieśni! Zwycięstwo, zwycięstwo, zwycięstwo Polaków, zwycięstwo na arenie prasowej. Wreszcie. Zwycięstwo, zwycięstwo, tak, zwycięstwo. Nie ma, nie będzie, nie ma i nie będzie, nie ma i nie będzie, nie ma i nie będzie. Znaczy podobno będzie, ale tylko w wersji online. A wersja drukowana już, proszę już, państwa, już podobno nie. Zmarł, odszedł, zdechł. Polacy, rodacy, nasi krajanie, wyciemiężeni przez tyle lat przez media niemieckie, bo to możecie się poczuć silniejsi, albowiem kolejny przyczółek padł! Jak Bismarck poszedł na dno, proszę państwa, i to dwa dni, dzień przed kolejnym odzyskaniem niepodległości. Niemiecki sztandar legł, legł. Göring w Norymberdze osądzony. Niczym Ewa Braun w bunkrze Hitlera. Niczym Ulrich von Jungingen na polach Grunwaldu. Niczym Joachim von Stettke, który donosił na mojego dziadka. Niczym dziadek Donalda Tuska pogrążony przez Kurskiego. Panowie, dziennik padł! Pozdrawiamy redakcję! Poranny wojewódzki i figurski. To już od rana do 10:00 w Esce Rock. Ale tak prywatnie, wiesz? No. Bardzo się cieszę, bardzo. Ja, żeby jeszcze podkreślić, że tak powiem, tę aurę złośliwości z naszej strony. Jaka złośliwość? To jest po prostu... Zadedykuję tę piosenkę, który oprócz tego, że tekst taki, a nie inny, to jeszcze zespół Izrael im śpiewa. Wiesz? To jest zwycięstwo nie Izraela nad Niemcami. Ja will be waiting there. Chociaż to powinno być bardziej Lucifer, prawda, niż Proszę państwa, nie będziemy ukrywali, że tę wolną przestrzeń na rynku prasowym traktujemy jak taki łyk świeżego polskiego powietrza. Wczoraj Polak wyjął klingę, runął pod nią Axel Springa. Czekaj, bośmy się troszeczkę zakapili, wiesz, a mamy tutaj po raz prawdy założenie. Ale jeszcze jest dzisiaj numer ostatni chyba, nie? Bo mam jest dziennika. I najlepsze jest to, że w ogóle udają, nic nie napisali. Wiesz jak to jest? Udają, że się nie przejmują. Keine Grenzen, keine Grenzen. Keine Problem, wir singen, spielen, tanzen. Nie udawajcie, nie udawajcie, nie udawajcie. Wszystko wiemy w TVN24 nam powiedzieli. A my mamy, a u nas wszystko dobrze. No dobrze, dobrze, nie, no błagam cię, nie pastmy się, wiesz, nad cudzym losem. Nie to, ma na kim, szczególnie to... Co najmniej tak, jak oni by się pastwili, wiesz, pokazywali zdjęcia twojej matki czy twoich samochodów, albo mówili o tym, że ja lżę prezydent. Ale wiesz co, oni... Tak nie wolno. Są gośćmi w tym kraju, przyjmijmy ich naprawdę. Zaręba, bardzo ci tak dobrze! Jan Wróbel! Nie, Wróbel akurat sympatyczny. No daj spokój, naprawdę. Poczciwi na porządny. No dobrze, przegląd prasy tej, która jeszcze jest. Ta, o właśnie, prasy, której się udaje, bo jest wiarygodna. U mnie Super Ekspres. Poleciał mnie fakt, zobacz. Martwi mnie, tylko że przeczytałem dzisiaj, że Borys Szyc rozmawia ze swoim penisem. No tak, nie słyszałeś o tym wcześniej? No nie, bo nigdy nic mi nie mówił, do mnie mówił. Mówi, że pieszczotliwie traktuje swoje klejnoty i w ogóle nieważne, żeby stał, żeby było śmieszniej. Stój, jak do ciebie mówię. Inaczej brzmi. Stań! Słuchaj, no, w Świadku Filmowców z tego miejsca pozdrawiamy naszego kolegę S. My mamy jakiegoś kolegę? No mamy w Świadku Filmowym. Słuchaj, Rywin zacznie sypać podobno, wiesz? No co ty? Dzisiaj faktycznie zastanawiają prokuratorzy, liczą, że producent zacznie współpracować. No jest pytanie, kogo wsypie Rywin? Czy Salamonowicz miał jakiekolwiek niecne kontrakty? Z Rywinem? No. No jest tak smutny, że mógł mieć...
Kinga Rusin mówi dzisiaj: nie żałuję utraconej miłości. Jej rozstanie z ukochanym było bolesną decyzją, ale to dalej jest o Tomaszu. Ja nie mam zielonego pojęcia. Jest u szczytu popularności, musi nieraz dokonywać bardzo trudnych wyborów. Najbardziej mi się podoba Jerzy Kropiwnicki, który nie wiem, czy słyszałeś, jak się zgłosił do jednego ze strażników. Tak, gani, tak. Prezydent Łodzi. Gdzie masz? Słuchaj, gdzie masz, uwaga, czapkę. Ale przez CH do niego powiedział. Oczywiście, że przez CH, czyli poprawnie gramatycznie. Jaśnie pan na Włościach, jak piszą o nim we fakcie. A ja znalazłem, posłuchaj, między jakimi fajnymi materiałami jest. Gdzie masz mi czapkę, no? Poczekaj. 18-latek z placakiem pełnym marihuany, złodziej ukradł wałek i zasnął w altance, przejechał dziecku autem po nodze i trzecia wiadomość najmniejszą czcionką, koniec dziennika. Ale wiesz co, wczoraj... Koniec dziennika! Szkoda, że się nie załapałeś na wczorajsze gazety. Bo nie załapałem się. Był tylko dobrych. Zabił matkę za kanapkę z pasztetem, z tego co pamiętam. Jej, ukradł piłkę w locie i zgwałcił krawcową, gdy szyła mu spodnie. To takie tytuły były wczoraj. Kocham ten kraj. Kocham cię! Polsko! Kocham cię! Polsko! Kocham cię, Polsko! No dobrze, a u mnie Rywin, ten gruby producent wałek. No. Słuchaj, codziennie co przejada... Co ty masz do Rywina? O co ci chodzi? Codziennie przejada 6,40 zł w więzieniu. Wyobraź sobie, jak i wypadł. 6 groszy? Nie, 6 za 6 zł i 40 groszy. Krawat grozi śmiercią, przekonują naukowcy. Podobno to jednak możliwe. Brytyjczyk chciał zjeść dokumenty. To u mnie też. Ostruda tonie. Grabarz złamał mi szczękę. Nie wiem, czy... Suczka Diana uratowała żółwie z niewoli u mnie. Emeryt rozpacza, bo nowa szczęka jest niewygodna, więc żałuje i tęskni za, i tęskni za tą poprzednią. Zabili, rozpaczliwa kobieta wspomina. Zabili mi męża pod domem. Mogli poczekać, aż troszkę odejdzie. Zadźgany na spacerze z psem. Mhm. Rabowali staruszków perfidni oszuści. Zjadała Tasie odchody. Ciężarna złodziejka. Pijany debil wyrzucił dziecko. Jak Wiesiek gnał po flaszkę. Rolnik z Mazur chciał za wszelką cenę zdążyć przed nadjeżdżającym pociągiem i nie zdążył. 70-latek ogradał staruszki. No a 70-latek to nie staruszka? Plotkowała z sąsiadką i strzelił w nią piorun. Szok! Sąsiedzi uratowali perełkę suczkę. Znamy już w takim razie przyczyny wypadku Airbusa. Powiedz mi, czy ty bardziej masz odór z ust czy zapach potu? Wiesz co, to zupełnie zależy od tego, co robię. Natomiast jak rano wstaję, to jedno i drugie trochę. Bo widzisz, 50% kobiet nie lubi odoru z ust, a 49% zapachu potu, więc chyba lepiej się załapać na pot. Dlatego od kilku lat chyba nie kochałem się od rana, wiesz? Od rana mam. Kocham cię! Polsko! Kocham cię! Polsko! Kocham cię! Polsko! A dziennik? A dziennik nie żyje. Poranny wojewódzki i figurski. WOF. I to już od rana do 10:00 w Esce Rock. Kiedyś miałem takie wrażenie, jak przychodziłaś tutaj wcześniej, że mam cię trochę więcej, wiesz? A teraz, kiedy jest cię więcej, to mam wrażenie, że im więcej ciebie, tym mniej. Ja naprawdę nie wiem, jak to skomentować. To chyba zbyt filozoficzne, jak na tą godzinę, wiesz? W sezonie letnim, proszę państwa, mamy więcej Karoliny Wasilewskiej w Esce Rock w polskim radiu Esce Rock. I o to chodzi. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10:00 w Esce Rock. Chciałem powiedzieć, że i tamten dziennik odszedł w niepamięć, ale... Ale tak też naprawdę, w nieklubie odszedł, ale wiesz co, nie ma się z czego śmiać, kiedy tyle dobrych ludzi, dobrej pracy traci tę robotę, traci zatrudnienie. A o ludziach, o których mówisz? Wiesz co, kilku Polaków pracowało w redakcji dziennika. Tak, naprawdę. Ale pamiętaj, że ci Polacy, mówiłeś im do mikrofonu, znam że co lubisz, najmniej jedną dobrą osobę, która pracowała w... Tam na portierni ten facet był bardzo miły. No właśnie chciałem powiedzieć, że panie Zenku, jakby co, zapraszamy do nas, proszę się nie martwić. Pracowników, którzy obsługiwali Stoen, który obsługiwał redakcję dziennika, też pozdrawiamy. Proszę państwa, miejskie wodociągi też były wiarygodne. Wydawnictwo Axel Springer wydało oficjalny komunikat. Proszę państwa, to będzie komunikat człowieka, który w dużym stopniu położył te pismo. Proszę. Wir wollen nicht lieben, wollen nicht spinnen, vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben.
in uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigenen Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Täter einst auf Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst den schaffen mussten. W wielkim skrócie, jednego dnia jedna gazeta została tylko z jedną wypłatą i nie dopuścimy, by chociaż jeden Polak pracował przy tym projekcie. Ja się symbolicznie odcinam od całego. No faktem jest tego wystąpienia, faktem jest, że entuzjazm jest. Mamy też wypowiedź redaktora naczelnego, tak? Mamy. Redaktor naczelny, proszę państwa, który jest Polakiem. Wolisz dyrektor wydawniczą w tej chwili, czy... Może być dyrektor wydawnicza, bo ona, prawdę mówiąc, rzuci zupełnie nowe, choć też brunatne światło. Posłuchajmy. Aber mein kleiner Finger, mit dem man ja viel greifen muss, der hat sich im Finger gelenkt. Nie ruszył nawet małym palcem, aby pomóc nam w tej trudnej sytuacji. Cała redakcja domagała się tylko wurstu i piwa. Na początku rozstrzelaliśmy całą redakcję informatyczną. A później poszli serwisy pogodowe, sportowe i Michał Karnowski na koniec. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia, kto tym razem redaktor naczelny, tak? Tak, mąż Eriki Steinbach. Dann reden Sie auch bitte nicht über Forschungsförderung. Nie będziemy prosić o litość. Nie będziemy też brać jeńców. Nie zależy nam na polskich pieniądzach w niemieckim interesie. Zrobiliśmy z tą gazetą to, co kiedyś z Dziećmi Wrześni i z Pocztą Polską. Po prostu nie ma. Tak, proszę państwa, wyglądają losy niemieckiego kapitału na polskiej ziemi. Daliśmy sobie i z tym wirusem radę. Mamy jeszcze, słuchaj, szefową działu PR tutaj, która się też wypowiada, jeżeli... Czy nazywa się Bader-Meinhof? Jesteś tak, posłuchajmy. Wir investieren noch mehr in Schulen, inwestycja, niestety, na terenie skażonym judaizmem. Zaczęła się dobrze, ale polityka związków żydowskich oraz innego rodzaju mniejszości niesprzyjających ziemi niemieckiej doprowadziły do upadku dobrego niemieckiego wydawnictwa, które w rzetelny sposób opluwało wszystko to, co Polska. I co plucia jest godne. Armaty zamiast masła. Tym hasłem zakończyła pani. No tak, no co, dobrze, to może Tadek Cymański. No Tadziu Cymański na pewno ma jedynie coś dobrego Polak do powiedzenia. W tym towarzystwie, proszę. Tadziu. No dziennik był właściwie głównym, w pewnym sensie podstawowym, można powiedzieć. Może nie jedynym, ale jednak takim źródłem informacji. Dziennik był podstawowym obowiązkiem w wojsku, kiedy była normalnie godzina, gdzie dziennik był elementem programu dnia, a więc robiono wszystko, żeby jednak indoktrynować. Z uśmiechem nie, ale na serio mogło być inaczej, no ale byłyby inne szczekaczki. To była, kiedyś się mówiło, brunatna dyktatura, czerwona dyktatura, prawda, więc Hitler postawił na radio. 9 milionów wyprodukował szczekacze, które były nastrojone na konkretne fale i konkretny zasięg. Idea była ta sama, trzeba było słuchać jednej rozsądnej, logicznej i prawdziwej myśli, a sens miliony, przecież to było to. Ojej, do szczekaczek Hitlera porównał. Ale nie, brutalnie, Tadeusz. Ale oni mieli nakład 9 milionów, naprawdę? Ein Volk, ein Dziennik, ein... Takim nakładem padli... Proszę państwa, posłuchajmy, jak prawdziwi Polacy relacjonują tę trudną walkę, którą dzisiaj możemy uznać za zwycięską. Ten Grunwald. Posłuchajmy. No skończyła się wojna, łapali i na Sibir by wozili i trzeba było znów się ukrywać. Szedłem tam, powiedzieć mu, żeby ludzie nie kopali i strzeliłem w ciemności. I jeden strzał tylko był. I śmierć. No bo miał pistolet. Walczymy o Polskę, o prawdziwą Polskę. Pierwsze to była ojczyzna, wolność. Mam hajku a propos tego, co powiedział. To były wspomnienia jednego z dziennikarzy, który dotarł do sekretariatu i tam niestety legł. Wystarczyła jedna kula. Dziennik już nie hula. Poranny wojewódzki figurski. Poranny WF. Das müssen wir uns von Leuten sagen lassen. Man kann sich dann das formulieren. Hier wird geschwätzt von Demokratie und in Nordrhein-Westfalen sind es ihre politischen Freunde, die ein unerwünschtes Volksbegehren mit den billigsten Methoden qualifizieren und sperren. Został niestety stłumiony w zarodku. Ale wrócimy tu po naszym wiecu w Monachium. Proszę państwa... Jak tylko zapuścimy wąsy, eine Taschen. Co dziennik padł. Tak, proszę państwa, no dzwonimy tam, gdzie chyba pierwsze kroki zawsze w takich
sytuacjach się kieruje, żeby zamówić wieniec. Jeżeli dzisiaj idąc do kiosku kupicie dziennik i poczujecie ten lekko nieświeży zapach, to miejcie świadomość, że trzymacie w rękach trupa. Proszę Państwa, rzeczywiście pierwsza strona taka jakaś pachnąca. Znaczy, nie będziemy ukrywać, że mamy takie wspomnienia, jak... No, jak że mamy troszkę taką satysfakcję, może powiedzieć. Że człowiek, powiedz, który kiedyś miał AIDS, też ma takie wspomnienia. Jezus Maria. Głupie trochę. Ja się odcinam. Ja się odcinam, nie. Odcinam. Ja się odcinam od tego. A tak, wiesz, tak ze strony nie wynika, że oni już nie żyją, wiesz? Znaczy, jest, nie pachnie trochę. No, wiesz, pan ktoś się przyznał, że umarłeś? Nie, dopiero po zapachu by poczuli. Dzień dobry panu. Agora się kłania, Warszawa. Proszę pana, chcielibyśmy wieniec zamówić dosyć szybko z szarfą. Czy jest u pana taka możliwość? Pan co, no w tej chwili się czarki jeszcze nie ma, dopiero będzie o 10. Momencik, bo jest tutaj redaktor naczelny. Proszę, momencik. Proszę pana, bo chodzi o napis po niemiecku. Mógłby pan zanotować, ja chwilę połączę z naczelnym, bo tam chodzi o napis Auf Wiedersehen. I potem na Gut Nacht, czyli do widzenia, dobranoc. Mógłby pan powiedzieć, czy to jest możliwe? Ile literka by kosztowała? Momencik, ja połączę z redaktorem naczelnym. Panie Adamie. Halo! Halo? 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 Tak, słucham. Po niemiecku... Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. I potem... Granie dopisać. Proszę granie... Pana... Tak, Ada, się denerwuj się. Bandyci. Proszę pana, jakby ile to by kosztowało literki? Literki nie, bo to na szarfie tylko... Dobrze, to byłoby Auf Wiedersehen, Banditen i potem Gute Nacht, tak Adam? Dranie po polsku! Nie unoś się. Auf Wiedersehen, dranie, Gute Nacht. Ile by to kosztowało? Ile? Wie pan co, no tak jak mówię, no, to akurat nic nie kosztuje, bo to kwiaciarka wypisuje, ale... A, no to będzie, tak, będzie dopiero o 10 i dopiero wtedy... Halo! Patrz, sam dosłownie zrozumiał, do widzenia. Podpisano Polscy. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. To było za proste. To było za proste. Przepraszam, co było za proste? Twój Adam. Bo jest zdecydowanie za mało zadymiony. Cholera te. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10 w SROK. Dann reden Sie auch bitte nicht über Forschungsförderung, wenn Sie die zentralen Bereiche w imieniu rządu niemieckiego, bezpośredniego zleceniodawcy naszych intencji, przepraszamy, nie daliśmy rady. Wielu z naszych pracowników nie potrafiło znieść tej potwornej informacji, która dosięgła nas jeszcze wczoraj. Tym, którzy okazali się słabi psychicznie, rozdaliśmy stosowne pigułki. Nie jest prawdą, że redakcja nie jest prawdą, że redakcja gromadziła broń, butelki z benzyną. No skończył, nie? I tyle, proszę państwa, redaktor wydawniczy Pionu PR w dzienniku, który to dzisiaj żegnamy na antenie naszego Polskiego Radia. Z trudem ukrywaną radością. Proszę państwa, tak jak kiedyś powiedział minister Beck, ten, kiedy mówimmy Polskie Radio SK Rock, to naprawdę czujemy tę polskość, czujemy tę przynależność do pewnej grupy, z którą utożsamiamy się pomimo różnego pochodzenia, prawda? Jest takie pojęcie w życiu narodów, które jest bezcenne. Tym pojęciem jest honor. Jest takie pojęcie, które powinno być kanonem wydawniczym wydawców pracy, i takim pojęciem jest hasło prawda. Niestety nigdy nie dotarło do tych zatwardziałych, zimnych niemieckich serc dziennikarzy gazety Axel. Proszę państwa, uczcimy jakoś minutą ciszy może. Koniec tej redakcji? Nie, to na samym końcu. Tak? Dobrze. To będzie najkrótsza minuta ciszy. Jest teraz, fajna inicjatywa redaktora naczelnego. No, ilu mogą być pracowników? No teraz to chyba tam zostało 6 osób. Tak? Tak. Zadzwonimy, żeby ostatni zgasił światło, tak? Poprosimy. Nie, ale poczekaj, to już w takim razie. No 200, no. Dla 200 osób, tak? Tak, bo online podobno zostaje, także oni jeszcze będą się na nas mścić. Kto to ogląda? Dzień dobry, się mam bardzo, z niego Arkadiusz. Dzień dobry, czy ja się dodzwoniłem do Gravera? Tak. Witam serdecznie, proszę pana, wydawnictwo Axel Springer się kłania, Warszawa. Proszę pana, czy u pana można by zrobić replikę Żelaznego Krzyża z 1945 roku? Takie niemieckie odznaczenie. Oj, a to
czy miało być obgrawerowane? Ale, to już w momencie, ja połączę z zastępcą redaktora naczelnego, bo tam są dwa typy. Dobrze, dzień dobry pana. Halo? Tak, dzień dobry, witam. Halo, dzień dobry pana. Machtenka, Heinrich z tej strony. Chciałem się zapytać, czy pan wykonywać replika Krzyż Żelazny niemiecki? Drugiej klasy. Byłby taki nie czarny krzyż z napisem Danke, a po drugiej stronie logo gazety Dziennik. Tak, panie doktorze? Ja wol. Państwo ten krzyż jakiś taki mają, czy to trzeba całą wykonać od jak podstaw? Się pan nazywa? Halo? Dzień dobry, Janek Arkadiusz się kłania. Herr Arkadiusz, sprechen Sie Deutsch? Czy pan mówi po niemiecku? Etwas. O, mówi troszkę. Schön. Dlatego chodzi o 200 sztuk ten krzyż. Z przodu, mit front, logo Dziennik, a z tyłu rewers Danke. Proszę pana, i chodzi tak o 100 krzyży żelaznej drugiej klasy i dla zarządu i szefów redziałów ze złotymi liśćmi dębu, to pan sobie znajdzie, to jest taki krzyż honorowy Bundeswehry za męstwo. Tak, ja rozumiem, tylko tyle, że tak, te krzyże państwo będą dostarczać do nas, czy nie, to na naszym materiale miał być robione? Wykonać krzyż für nas. Pan redaktor chciałby, żeby państwo zrobili takie 200 krzyży. Oj, to niestety... Nie mamy takich materiałów, którzy byśmy mogli taki krzyż sam sobie wykonać. No trudno, to będziemy dzwonić dalej, bo nam to jest bardzo ważne. Dobrze. Żeby to tylko przykro mi bardzo, nic tego akurat nie chcemy w stanie zrobić. Trudno, danke, auf Wiedersehen. Zapytajcie, czy pan miał jeszcze prenumerata, dziennik może pan robić? Czy pan czytał gazetę Dziennik? Znaczy, dziennik czytam, ale prenumeraty żadnej nie mam. No niestety mamy smutna informacja, że Dziennik kaput od wtorku, niech się ten dziennik nie żyje, nie wiem czy pan wie. Aha, no trudno. Trudno też, danke. Nam też jest bardzo szkoda. Viele danke. Gott mit uns. Gott mit uns, danke. Danke. Poranny WF. Dziennik stał się jakby symbolem tamtej rzeczywistości. I co ciekawe, że ogromną wagę władze przywiązywały do dziennika, jakby zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego, że skuteczność jest zerowa albo ujemna. Czyli to, co nadawano w dzienniku, spotykało się z totalną niewiarą społeczeństwa i były to po prostu wysiłek, który szedł całkowicie na marne. Podium, które narzucił dziennik, niestety dotknęło całą piękną telewizję. No, państwo słyszeli sami. Ale wszyscy w czasie przeszłym już mówią. Bogusław Wołoszański nie szczędził słów prawdy, polskich słów prawdy na temat tego, co robił dziennik. My dzisiaj w Polskim Radiu SK Rok, podkreślmy to, w Polskim Radiu. Tak, za polski kapitał naszego polskiego pana Bębenka. Układamy, proszę państwa, komponujemy takie epitafium, takie rekwiem dla gazety Dziennik. Rekwiem dla snu wiecznego. Jak wczoraj się okazało, no niestety schodzi już z naszego polskiego ziemskiego podołu. Tak, będziemy mieli jeszcze projekcję filmu na zakończenie. Nowy budynek redakcji, ale teraz zadzwonimy, bo proszę państwa, przed budynkiem siedziby Axel Springer będzie za chwilę apel poległych. No, i będziemy mieli bezpośrednią transmisję w TVN. Dobrze, tylko pamiętaj, żeby z panią się dogadać, że jeszcze przed wejściem na antenę, dobra? Tak. Ja połączę z wydawcą, dobrze? Ty będziesz tym wydawcą. Dobrze. Proszę. Dzień dobry, czy ja się dodzwoniłem do tłumacza języka niemieckiego? Tak, proszę pana. Witam serdecznie, moje nazwisko Martenka, TVN24. Proszę pani, mam taką nietypową prośbę. Za chwilę będziemy mieli na żywo w TVN24 łączenie z placem Defilad, gdzie jest uroczystości zamknięcia dziennika Axel Springer. Czy pani by się podjęła dosłownie 30-sekundowego przetłumaczenia, bo będzie konsul generalny Niemiec? Chwileczkę, proszę pana, muszę pana rozczarować. Pani tłumacz w tej chwili nie ma, będzie dopiero o godzinie 14. No to dobrze, to musimy zadzwonić w takim razie do... Po prostu szkoda, że pan się wcześniej nie umówił. Danke schön, madame. Dzwoń dalej. Dobra, dzwonimy dalej. Jezu, to po co podnosi tłumacz tutaj? Ja gadam. Za długi robisz wstęp, widzisz, bo tak od razu by powiedziała i byśmy od razu... Ja bym tak za długi wstęp zrobiłem, tak? A ja znam dziewczynę, która mi powiedziała, że ty w ogóle nie... Nie będę. Ja w ogóle wstępu nie potrafię? Tak, nie robisz wstępu, że to od razu przyjmujesz kropka na D. A mówiła, że jak bardzo się śmieje. Mówiła.
Słucham. Dzień dobry pani, czy to jest tłumacz języka niemieckiego? Tak, dzień dobry. Witam serdecznie, TVN24, Jakub Porada się kłania. Proszę pani, za chwilę będziemy mieli bezpośrednią transmisję z placu Defilad, gdzie jest uroczystość zamknięcia dziennika.pl. Czy mogłaby pani nam dosłownie pomóc 2-3 zdania przetłumaczyć na żywo? Nie, niestety nie, bo jestem w tej chwili w pracy. Ale to dosłownie będą 2-3 zdania. Ale ja jestem w pracy. Meine liebe bitte. No, pan sobie świetnie radzi, naprawdę dziękuję bardzo. A, do widzenia, Do widzenia. Zrobisz cały czas za długie wstępy. To ty teraz ty zacznij, to no. To nie jest gra wstępu. Mordę zamknij, szajse! No, niech ci se! Ja ci zrobię, poprzednio, ja ci zrobię, zaraz zobaczysz, Sztutchow ci zrobię. 8, 5. Jeszcze jedna w dwoim. To teraz ty zobaczymy, jak ty potrafisz przekonywać panie, no proszę. Pani się naciska zaczyna zaczyna tak jak moje, więc na pewno się dogadam. Piero tłumaczę, słucham. Dzień dobry pani, witam panią bardzo serdecznie, TVN24, halo. Tak? Przepraszam, pan czy pani? Bo nie wiem, z kim mam przyjemność. Pan. A dzień dobry panu. Czy pan jest tłumaczem języka niemieckiego? Tak. Proszę pana, w tej chwili będziemy wchodzili na antenę TVN24. Łączymy się z placem Defilad, gdzie trwają uroczystości zamknięcia, oficjalnego zamknięcia dziennika Axel Springer. Czy pan mógłby nam pomóc z tłumaczeniem takim symultanicznym na żywo? W tej chwili powoli pojawiamy się na antenie. Trwa apel poległych i chcielibyśmy, aby pan jako osoba znająca język pomogła nam tłumaczyć jednocześnie na antenie. Uwaga, wchodzimy na antenę. 3, 2, 1, start. Dzień dobry, Jakub Porada. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Właśnie się ten fuck ten germanisze Niemiec wyłączył! Dobrze, będziemy sami tłumaczyć. Zobacz, ale niemiecki język ludzie nienawidzą, mimo że umie. Dobrze. Tak, faktycznie, czy pan jest tłumaczem? Tak, jestem tłumaczem. Czy pan mógłby tłumaczyć? Nie, nie mógłbym. To można zadzwonić do Tomka Kamela, on dobrze naprawdę zna niemiecki. Naprawdę? Naprawdę, no przecież to jest wykształcony chłopak. Mhm. Ale wie coś więcej niż Hände hoch, schneller i raus? No jeszcze też niż Schisse. Dobra, okej. Okay. Teraz ja. Teraz ty jeszcze próbuj, tak. Ale patrz. Słucham. Dzień dobry, czy się dodzwoniłem do tłumacza języka niemieckiego? Tak, tak. Witam serdecznie, TVN24. Proszę pani, czy pani byłaby łaskawa pomóc nam? Potrzebujemy dosłownie tłumaczenie paru zdań. Za chwilę połączymy się z placem Defilad, gdzie jest Jakub Porada. Nie, przepraszam. Ja teraz wychodzę. Bite! Momencik. Proszę, już chodzimy na antenę. Dzień dobry państwo, Maciej Krapik. W tej chwili łączymy się z placem Piłsudskiego w Warszawie, gdzie trwa apel dedykowany pracownikom firmy Axel Springa. W tej chwili swoje przemówienie kończy Gerhard. Za chwilę Helmut Kohl i apel poległy. Man kann sich dann das formulieren. Hier wird geschwätzt von Demokratie. Und in Nordrhein-Westfalen sind es ihre politischen Freunde, die ein unerwünschtes Volksbegehren mit den billigsten Methoden abqualifizieren und sperren wollen. Na placu Piłsudskiego trwa w tej chwili podniosła atmosfera. Redaktor naczelny podziękował wszystkim pracownikom oraz zastępom polskich niewolników. Apel poległych. Anita Werner, Anito, czy jest już apel poległych? Tarecki, gdzie stoimy dokładnie naprzeciwko reprezentacji Wojska Polskiego, która rozpoczyna w tej chwili apel poległych. Proszę bardzo. Posłuchajmy w skupieniu apelu poległych, ja będę tłumaczył. Obrońcy prawdy i honoru, którzy stanęliście do walki o prawo narodu polskiego do samostanowienia o swym losie. Stańcie do apelu. Do was wołam. Eine kleine Nachmusik. Jak cenną wartością jest niepodległość. Niech ich postacie i bohaterskie czyny będą dla nas drogowskazem dla dalszej nauki, pracy i służby dla Rzeczypospolitej. Chwała bohaterom! Anita Werner, Jakub Porada, Omena Mesa, prosto z pustu ze Sztuchowy. I za chwileczkę pogoda w Baader-Meinhof, specjalnie dla państwa na antenie TVN24. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Porandy WF w Esce Rock. W Esce Rock. Stał się świat. Zwycięstwo, zwycięstwo, zwycięstwo. Czyste umysły uśmiechają się dzisiaj prawdą i jasnym polskim słowem. Naszym słowem. Królów! Nasz król przysyła ci dwa egzemplarze dziennika. Ostatnie. Dziennik to jest nasz
dni krwawy skończył się bój. A nie jeden z nich to... W ten sposób żegnamy właśnie, proszę państwa, gazetę, z którą no, tyle sympatycznych perypetii mieliśmy. Bardzo sympatycznych. Od czasu jej powstania, tak, to prawda. Wiesz, wspominam... Z orzewnieniem. Z orzewnieniem te czasy, kiedy kolaborowałem trochę, wiesz, z dziennikiem. Do mnie dzwonili i ja zawsze mówiłem jedno, a potem czytałem drugie. Więc pomyślałem sobie, nie znam niemieckiego, nie potrafię. Nicht schießen, keine sprechen, nicht für Deutsche. Po prostu zawsze miałeś złe tłumaczenie i dlatego, ponieważ wszystko to, co powiedziałeś, zostało tłumaczone na niemieckie, a potem z powrotem na polski. I stąd te drobne przekłamania. A wiesz, w stołówce jest getto ławkowej? Naprawdę? I na przykład jest takie, że Niemcy jedzą? Naprawdę? Jest taki sektor? No, für Deutsche. Tak, tam jedzą, tylko redaktorzy naczelni. Dobrze, dzwońmy. Dzwońmy, bo mamy, proszę państwa, tanio miejsca do wynajęcia dla nowej... Redakcja się poważnie skurczyła, bo dziennik podobno, proszę państwa, połączony z Pulsem Biznesu... Nie, gazeta prawnej. Gazeta prawna. Z gazetą prawną będzie jeszcze gdzieś tam reaktywowany. Podobno od jesieni 2009 będzie nowa gazeta codzienna, ale tamtą gazetę też pożegnamy. Niepotrzebne już będą tak wielkie. No. Absolutnie. Nie wiem, przecież tam odbierają teraz. No przecież tam non-stop jest ruch. Słucham. Dzień dobry, czy to jest Wilczy Szaniec? Tak. Witam serdecznie, Warszawa, Axel Springer się kłania. Proszę pani, czy u pani jest ten bunkier Hitlera, Geringa? Tak, tak. I jakie są jeszcze bunkry? O Boże, wie pan, nie, ja się nie orientuję, jakie to są bunkry. Proszę to pani, przepraszam ruch. Bardzo, pani pracuje w miejscu historycznym, co powinno panią zobowiązywać do pewnego rodzaju wiedzy patriotycznej. Tym bardziej, że to są nasze miejsca męczeństwa, wie pani, bo my tutaj dzwonimy Axel Springer. Proszę pani, czy u państwa są wolne miejsca do wynajęcia, bo poszukamy miejsca dla redakcji? Czy... Ale to na hotel, czy na... Nie, proszę pani, na redakcję osób około 12. Czy pani nam może powiedzieć, że tam są jakieś pomieszczenia, które moglibyśmy wynająć od tak, państwa? Tak, jest hotel. O. Znaczy nie hotel, chodzi o sam Wilczy Szaniec. Tam, gdzie był ten zamach na wodza. Ja wiem. I no. W tym Wilczym Szańcu jest no to dobrze, tam w środku, doskonale. A proszę powiedzieć, jaka byłby koszt tych miejsc? Dwuosobowy 100 zł, jednoosobowy 70. 20 euro. Proszę pani, a czy jest możliwość, żeby to otoczyć zasiekami, żeby tam nie wchodzili obcy? Bo redakcja po prostu ma taki dosyć chytry plan i nie chciałaby, żeby tam się kręcili obcy. Czy można by to ogrodzić? Ale co takiego ogrodzić? Ten hotel. Tam proszę będą pani, psy, no, zasieki. No. Proszę sobie zdać sprawę z tego, no, że my nie jesteśmy do końca lubianą redakcją, wie pani. I dlatego jakby po pierwsze przenosimy w sposób raczej taki niejawny w teren, to po pierwsze. Uh-huh. Po drugie, no obawiamy się jakichkolwiek, wie pani, napaści i ataków ze strony ludności okolicznej. Proszę pani... raczej by takiego czegoś myślę. A czy tam jest rampa kolejowa, która doprowadza do Wilczego Szańca? Jest. Bo my będziemy tam dowozić czytelników, wie pani, ale do roboty. Ale to kolejowa nie, tutaj dopiero w sezonie będzie jeździła taka... A proszę powiedzieć, proszę pani, czy pani może wyczuwa taką wśród osób zwiedzających, odwiedzających Wilczy Szaniec taką nutę antyniemiecką troszeczkę? Znaczy, wie pan, to tak tutaj no, dużo właśnie autokarów niemieckich. O, no właśnie, to nasi ludzie z ojczyzny przyjeżdżają. From Heimat, Rammstein, Gegen. Dobrze, proszę pani, więc mówi pani dwuosobowy pokój 100 zł, tak? Dobrze, to my byśmy wzięli pewnie całość, ale jeszcze zadzwonimy do naszego Sturmbannführera, dobrze? Cały hotel by pan chciał, tak? Tak, cały hotel, na Axel Springer. To pan musiałby zarezerwować, a później najwyżej potwierdzić rezerwację. Dobrze, to mogę na nazwisko Gruppenführer Wolf robić rezerwację? Może pani zapisać? Gruppenführer Wolf. No od wtorku, tak? Bo we wtorek ostatni musimy numer. Jeszcze mieć ostateczną decyzję Luftwaffe, więc proszę pani, tak? To może gdyby pani mogła też numer telefonu do nas zapisać. Tak, to zapiszę, ale to którego? Dobrze, do naczelnego na proszę Reichstag zapisać. Na Reichstag tutaj, na ja pani przeliteruję funkcję, to jest Obersturmbannführer. Ale to we wtorek 7 lipca. Teraz czerwca, tak? Tylko proszę zapisać kontakt do nas też, żebyśmy byli w kontakcie. Obersturmbannführer. Ober... Ober, jak dalej? Sturmbannführer. Czyli redaktor naczelny po niemiecku. Sturm. Bannführer. Jeszcze raz. Fuchrer się pisze na końcu. Fuchrer. Die Luftwaffe. Ja nie wiem, musi pan mi przeliterować. Die Luftwaffe. Przez dwa F. Tak, Luftwaffe. Herr Krasowski. Jak? Herr Krasowski. Krasowski to nazwisko. Dobrze. I proszę przeczytać, co pani tam napisała. Już czytam. Tak. Obern, Sturm, Luftwaffe. Waffen, tak. Herr Krasowski. Dokładnie tak. Okay. Dobrze, proszę jeszcze pani. Numer. Numer 0700. 0700, tak? Tak, 21. Tak. 2100.
Dobrze. Dziękujemy pani bardzo serdecznie. A to na ile by było? Proszę pani, to byłby cały hotel, no prawdopodobnie na parę miesięcy byśmy wzięli, bo tu będzie nowa redakcja. No. Tylko tak jak mówię, z możliwością dowożenia czytelników tam na rampę wagonami. Czy dzwoniąc pani się może połączyć z gestapo, ale proszę o połączenie wtedy z kwaterą SS i wtedy już uzyska pani bezpośrednie połączenie. Dobrze, a na przykład jeszcze raz chcę się zapytać. Tak, proszę bardzo. Na przykład to by pan był, załóżmy, czerwiec, lipiec i sierpień. W sierpniu mamy bombardowanie Drezna, to nie, to tylko do czerwiec, lipiec, w sierpień byłoby wolne i od września... Od września byśmy rozpoczynali. Zaraz po ataku na Polskę. Aha. Dobrze. Dziękujemy. Do widzenia pani. Do widzenia. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10:00 w SROK.